złoży starą swą. Błękitną posadzisz ją w fotelu, podłem ją uraczysz winem, scenariusz życia wróżysz jej. Pomiędzy pożegnasz się z sąsiadem, zaległe spłacisz raty, na skrzynię piwa wpadniesz gdzieś. Jak przerwa w życiu rysie, jak lama na perecie, nie będziesz już potrzebny tu. W drogu ze sobą weźmiesz kaca starego druka, garść marzeń, co nie spełnią się. Już nigdy i pójdziesz na strzelnicę, gdzie zamiast zwiędłych kwiatów lśni kabanosów i zbój. Zielonych byłeś swobodnym ptakiem, wiatr wyścił skrzydła twoje, ambrozją zwykły spory szpej. Dziś prędko wstał okrut na wiatru, porywy kradnie, wolność to tylko głupi mit. Miałeś urocze gaje, wszystkie kolory tęczy i głosu pistolowy dzwon. Dziś zmarły na pół żywy, makijaż się rozmazał i znów po klatce chodzisz zły. Wkurzony zaraz tu przyjdzie preser i powie schrypłym basem, nie kochasz ludzi, więc się bój. Strzeż się pikowej damy, ona twych marzeń wróży z domu. Kanalia ta, kanalia. Paweł Banasiuk, muzyk, trębacz, filharmonik. Współzałożyciel m.in. ze Zbigniewem Siwkiem olsztyńskiego Big Bandu z Big Band. Współtwórca największego muzycznego osiągnięcia grupy, jednej z głównych nagród na festiwalu jazzu tradycyjnego Złota Tarka w roku 2000. A teraz przed Państwem Zbigniew Siwek i Jarosław Śpiewankiewicz. Dobry wieczór Państwu. Zastanawialiśmy się, czym obudzić tych dwóch chłopaków, bo jeszcze Piotr Poliński to też był absolutnie jednym z założycieli tego zespołu. No, było do wyboru 300 numerów, wybraliśmy jeden. Zobaczymy, czy ich to ruszy.
Zbigniew Jarosław-Kurakiewicz. Erwin Kruk. Poeta, pisarz, tłumacz, dziennikarz, publicysta, orędownik zachowania kultury mazurskiej. W Olsztynie Erwin Kruk zamieszkał w 1966 roku, gdzie podjął pracę w redakcji gazety Głos Olsztyński, przekształconej później w Gazetę Olsztyńską. Przez 13 lat pracował jako dziennikarz. Pisarstwo Erwina Kruka jest pełne motywów przeżytej przeszłości, wątków o odrębności ludzi wobec otoczenia, niegodzenia się ze staną rzeczywistością. Jest wyrazem niepokoju o wartości moralne. Jego twórczość eksponuje wiarę w zasadność wyboru i wierności własnej tożsamości. Był autorem licznych powieści, esejów i tomików poezji. W kwietniu 2001 roku Rada Miasta Olsztyna nadała Erwinowi Krukowi honorowe obywatelstwo Olsztyna. Zmarł 31 marca 2017 roku. Bardzo proszę Jaromira Wrońszewskiego o czytanie jednego z wierszy Erwina Kruka. Olsztyn. Nie jest to miasto, które z podziwu zwala na kolana. Wiem, co mówię. Ja tutaj mieszkam. Jest katedra i zamek. Z rzeczy ukrytych olbrzymi kamień, wyciągnięty znad rzeki. Ten kamień czekał, aż ewangelicy wyjdą z zamku i zaczną budować swoją świątynię. Ten kamień, mówili złośliwi, Prusowie używali jako stół ofiarny. Ale to było dawno. Kamień jest ukryty. Od 1877 roku, jako kamień węgielny, spoczywa pod kościelną apsydą. Nikt nie pamięta o nim, ani o tym, na jakim prochu stoi. I do kogo mogą trafić słowa wypowiadane od pokoleń, budzące nadzieje, niewolne od lęku i kiedy sami odejdą. Opodal, gdzie wznosi się zamek i rzuca cień, płynie w dole rzeka. Pamiętam jej źródła i pieśń biegnącą z moich rodzinnych stron, do których mimo pragnienia nie powrócę. To, co ukryte, nie należy do życia. Do tego życia, które jest widoczne i rzuca się w oczy. Tadeusz Madeja. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Związany z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie w latach 1985-2000. Współpracował także z Olsztyńskim Radiem, tworząc dla rozgłośni niezliczoną ilość słuchowisk, m.in. powieści Szary Wilk, Kariera Nikodematyzmy, Zły i Starosta Zygulski. Dla szerokiej publiczności znany był także z wielu filmowych epizodów i ról drugoplanowych. Występował z recitalami literackimi w szkołach. Na antenie Radia Olsztyn Tadeusz Madeja dzielił się również anegdotami z życia teatru. Zmarł 7 kwietnia 2016 roku. Posłuchamy teraz jednej z takich anegdot w autorskim wykonaniu Tadeusza Madeji. Z cyklu anegdot Zdzisława Maklakiewicza. Pierwsza z tych anegdot to anegdota, którą później nazwaliśmy teorią dwóch braw. Otóż Zdzisiu mówi tak. W 1944 roku, 1 sierpnia, wyszedłem sobie tak gdzieś koło 18 po południu z kolegą, żar się jeszcze z nieba leje. Wychodzimy, nagle strzał. No więc ja mówię, dobra. On skoczył do jednej, a ja do drugiej. On skoczył, gdzie było PPL i AL, a ja gdzie matki z dziećmi. No i on dziś jest ministrem, a ja, sami widzicie, z dzisiaj. Jerzy Ignaciuk.
Poeta, pisarz, prozaik. Zmarł 30 lipca 2000 roku. Całe dorosłe życie spędził w Olsztynie. Ukończył Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Był jednym z założycieli teatrzyku piosenki Nie zawsze poetyckiej Niebo w 1972 roku przekształconego w zespół Niebo. W 1975 powołał do artystycznego życia studencki teatr Kot. W latach 76-77 pełnił funkcję przewodniczącego Olsztyńskiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. Był członkiem Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pracował w wydawnictwie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze. Zadebiutował w 78 roku tomikiem wierszy Odwrócenie od Słońca. Potem wydał Sonety Cyrku Salto i Ojczyznę Płaczę. Zbiory opowiadań Łowca Kamieni, Posłusznie oraz powieści dwie Martwe Dzielnice i Tomasz Niewierny. Miał w dorobku śpiewogrę Pieśń o drodze i widowisko oratorium. Pisał też książki dla dzieci o przygodach Gacoperka. Był uczniem i przyjacielem Zbigniewa Nienackiego. Po jego śmierci podjął się kontynuacji serii Pan Samochodzik i pod pseudonimem Jerzy Szumski. Laureat wielu nagród literackich. Posłuchajmy teraz jednego z najpiękniejszych wierszy Jurka, do którego muzykę skomponował Stefan Brzozowski, Czerwony tulipan i Wybuduj Litość. Wybuduj mi dom, nawet gdy ścian stawiać mój łos.
Stefan Burczyk, aktor, reżyser teatralny. Stefan Burczyk urodził się w Algierze. Razem z rodzicami wrócił do kraju i zamieszkał w Wilnie, gdzie jego ojciec uczył w gimnazjum. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie z siedzibą w Łodzi. W 1958 roku ukończył Wydział Reżyserski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, zdobywając dyplom w 1963 roku. Pracował w 20 profesjonalnych teatrach, m.in. w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie i Warszawie. W 1975 roku związał się z Olsztyńskim Teatrem im. Stefana Jaracza, w którym występował aż do roku 1991. Po przejściu na emeryturę nie zakończył kariery aktorskiej. Uczył też przyszłych artystów polskich scen w Studium Aktorskim imienia Aleksandra Sewruka w Olsztynie. W artystycznym dorobku Stefana Burczyka jest wiele znakomitych ról teatralnych. Grał także w wielu filmach kinowych i telewizyjnych, m.in. w Cwale, Fowadis, Rysiu i Różyczce. Występował też w serialach telewizyjnych, m.in. w Świecie według Kiepskich, M jak Miłość czy Na Wspólnej. Wielokrotnie był laureatem olsztyńskiego plebiscytu na teatralną kreację roku. Był także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2011 roku, artystę uhonorowaną rzeźbą Wolnego Ptaka Sztuki w Alei Gwiazd Teatru Jaracza. Zmarł 5 lipca 2014 roku. W 2005 roku Stefan Burczyk obchodził w Teatrze Jaracza, który wtedy był w remoncie, swój benefis, jeden z wielu. Było to na scenie kameralnej. Zostałem poproszony o napisanie okolicznościowego wiersza na tę okazję. Wiersz ten na benefisie recytował Stefan Konkol. Pozwolę sobie teraz ten wiersz odczytać. Stefek Burczyk. O większego trudno zucha, jak nasz Stefek Burczyk. Mucha lepsza jest niż krawat, to benefis, nie zabawa. Dziwny zbieg okoliczności, że go pierwszy Algier gościł. Zimno było nad Cekwaną, tak twierdzili tata z mamą. I z powodu tych podmuchów Stefek burczał mamie w brzuchu. Mama swoje, Stefek swoje. Powrócili już we troje. Potem na fortepian chodził, ale szkołę skończył w Łodzi. Gdyby Zelwerowicz wiedział, ile on teatrów zwiedzał. Taka jest aktora praca. W końcu trafił do Jaracza. Był aktorem z dużym stażem. Brawa większe miał niż garze. Gdy gra tyle się postaci, trudno wszystkie je opłacić. Próby rano, a wieczorem? Spektakl. Teraz jest nestorem. Chociaż nie ma już etatu, to profesor od warsztatów, więc kolejne pokolenia Stefek wciąż w aktorów zmienia. Benefisy, tak jak role, wiele można mieć na koncie. Bądź gotowy na kolejny, też w teatrze, po remoncie. Przygotowując się do tego wiersza, spędziłem kilka godzin w teatrze w towarzystwie Irenki Telesz, przez co jestem chyba jednym z niewielu, oprócz rodziny, która poznała bardzo dokładnie życiorys mistrza. Jeszcze mamy kilka zdjęć z archiwum teatru. To jest w teatrze dyrektora Janusza Kijowskiego z aktorami, swoimi kolegami. A to w roli Lorenza w jednej ze sztuk. Może nie wszyscy Państwo wiecie, ale Stefan Burczyk zażyczył sobie, aby w czasie jego pogrzebu towarzyszyła mu piosenka Olsztyn kocha. Oh.
kocham ludzi z marmuru, ze stali kocham Żydów i Litwinów, Cyganów i Białorusinów, Ukraińców, kocham ludzi z Kresów, kocham Poznaniaków, kocham wszystkich, wszystkich tych Olsztyniaków. Thank you.
W zaduszkowym wieczorze wspomnień wystąpili Łukasz Jędrys, Zbigniew Siwek i Jarosław Szymankiewicz. Zespoły Czerwony Tulipan, Czyści jak łza i Kaczki z Nowej Paczki. Organizatorem dzisiejszego spotkania było Towarzystwo Miłośników Olsztyna przy współpracy Urzędu Miasta. Gorące słowa podziękowania należą się również pracownikom Centrum Edukacji i Kultury Teatralnej oraz dyrektorowi Krzysztofowi Stachowskiemu za duży wkład i pomoc w przygotowaniu tej imprezy. Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia.